straszną legendę. Wybierzemy się na południe Łódzkiego, aby poznać genezę jednego z nich. Jestem w Gidlach, gdzie zaczęła się historia pewnego wikinga, który w XVII wieku najechał wraz ze szwedzkim potopem na Polskę, a w konsekwencji przyniósł nam Nagrodę Nobla. Nieznany z nazwiska Baltazar zapewne nie odstawał od swoich kolegów ze szwedzkiego wojska, tak więc wizytując Rzeczpospolitą zapewne palił, niszczył, grabił, mordował, znowu palił, znowu niszczył, etc., etc., etc. Do momentu, kiedy wpadł w ręce Polaków. Ci obeszli się z nim oczywiście po dżentelmeńsku, bo zamiast go ukatrupić na miejscu, trafił do obozu jenieckiego. A ponieważ nikt z Polaków nie zamierzał utrzymywać agresora darmozjada, zapewne był wykorzystywany do różnego rodzaju prac poza miejscem swojego uwięzienia. W międzyczasie poznał pewną powabną Polkę, w której się bardzo zakochał i z którą postanowił się ożenić i pozostać w Polsce. I dostali pracę właśnie tutaj, w dobrach dominikańskich przy klasztorze w Gidlach. Doczekali się synów, ci synowie doczekali się kolejnych synów i tak dalej, i tak dalej. I któryś z wnuków Baltazara był bardzo porywczy, miał takie zawołanie w gniewie: a niech was Raymond diabłów porwie. I od tego zawołania wzięło się nazwisko rodziny, Raymondowie. W kronikach pojawia się po raz pierwszy w XVIII wieku. Jednym z kolejnych Raymondów był Józef, organista, któremu urodził się syn, który otrzymał na imię Stanisław. Był to późniejszy noblista polski, Władysław Stanisław Raymond. Dlaczego więc zmienił nazwisko z Raymonda na Raymond? Z prozaicznych przyczyn. W 1892 roku napisał opowieść Wigilia Bożego Narodzenia, która krytykowała carską Rosję. Obawiając się więc represji, postanowił dokonać pewnych zmian w swoim imieniu, nazwisku. Tyle, że na początku lat 90. XIX wieku Władysław Raymond był jeszcze nic nieznaczącym literatem. Tak więc ani krytyka, ani ochrana, ani tym bardziej carat, nie przyjęli się jego opowiastką.